Tak naprawdę 70% tematów jest skupionych wokół idei Green Energy House, o czym my dzisiaj niejednokrotnie będziemy mówić. Mamy też kilka spółek digitalowych, mamy spółki związane z elektroenergetyką oraz z mobilnością, elektromobilnością. Chcielibyśmy też zaproponować Wam park maszynowy, tak, który posiadamy. Jest możliwość produkcji czy obudów, czy elektroniki, czy korzystanie z warsztatu spawalniczego, czy na przykład z całego zaplecza do produkcji aluminium. Do prototypów zwykle bardzo ciężko pozyskać park maszynowy. Nikomu się nie chce babrać, że tak powiem, z prototypami. Jeżeli spółka to potrzebuje, u nas jest to zaplecze, także spółki mogą z niego korzystać. My produkujemy ogrzewanie ścienne umieszczone w płycie karton gips. Jesteśmy jedynym producentem w Polsce, jak i w Europie. Udało nam się osiągnąć na to patent. Na dzień dzisiejszy produkujemy model w płycie karton gips i drugi model podtynkowy. To jest nasz element grzewczy modelu wersji podtynkowego. Wymyśliliśmy system, w którym w ścianie nie ma w ogóle wody. Jest czynnik gazu, gaz jest cieczą, zachodzi przemiana fazowa, a następnie woda cyrkulująca w dolnym kolektorze, czyli naszej sztabce aluminium, rozgrzewa czynnik gazu, a następnie czynnik gazu równomiernie rozprowadza ciepło po całym naszym elemencie grzewczym. Na rynku polskim widzimy, że ten system mocno się rozwija, prefabrykacja mocno wchodzi do Polski. Również chcemy stworzyć system, który potrafi nie tylko grzać, ale również chłodzić. Więc tutaj chcemy to sparować z pompą splitową i wdrożyć rewolucję na rynek systemów grzewczych. Firma się nazywa Enerbaut.com. Jestem współzałożycielem tej firmy. Firma zajmuje się produkcją jachtów fotowoltanicznych z napędem elektrycznym. Jak startowaliśmy z jachtami elektrycznymi, fotowoltanicznymi kilka lat temu, to byliśmy takim prekursorem na rynku polskim. A w tym roku zwróciliśmy uwagę, że jednak chyba trafiliśmy bardzo dobrze w tą niszę, bo wiele firm stara się nas naśladować, więc jak można powiedzieć, trend is your friend, więc trend idzie jakby w dobrą stronę. Robimy jacht, który będzie jakby sam pływał. Najwięcej wypadków odbywa się przy wpływaniu do portu, także jak się wypływa z portu, i żeby uniknąć tych kolizji, został skonstruowany system, który ułatwia samoczynne parkowanie. Klienci z Niemiec bardzo lubią polskie jachty. Polskie marki są dość znane na jakby rynku zachodnim, bardziej są postrzegane rzeczy eko. Prowadzę sklep internetowy Zonwering Market. To jest sklep działający na rynku holenderskim, sprzedający screeny, rolety, markizy, tym podobne rzeczy. A co to jest screen? To jest, można powiedzieć, odmiana rolety, tylko zamiast takiego aluminiowego pancerza mamy materiał, czyli materiał pełni taką rolę przesłaniającą. To, co ja mogę zaproponować spółkom współpracującym z nami tutaj w spółkach w ramach grupy, to jest uczestniczenie w naszym nowym projekcie. W wielkim skrócie, tworzymy sklep internetowy, taką platformę sprzedażową, można wręcz powiedzieć, na rynku niemieckim początkowo, dedykowaną właśnie sprzedaży materiałów, produktów, usług, które wpisują się w zakres tutaj właśnie prezentowanych przez nasze spółki Over. Niemałym wyzwaniem było to, żeby sprzedać produkt, który trzeba skonfigurować najpierw. Czyli klient musi podać wymiary, musi wybrać sobie kolor, musi wybrać tkaninę i tym podobne rzeczy. Dlatego też musiał powstać dosyć zaawansowany mechanizm umożliwiający konfigurację produktu w miarę postępu konfiguracji, tak? Czyli w miarę wybieranych opcji cena jest aktualizowana na bieżąco. To, co możemy dla Was zaproponować w ramach tej platformy, to przede wszystkim oczywiście otwarcie kanału sprzedaży na rynkach zagranicznych. Oczywiście w pakiecie będzie wykorzystanie wszystkich funkcjonalności naszej platformy, czyli konfiguracji, obsługi zamówień i tym podobnych rzeczy. Ja zajmuję się smart home'em, czyli rozwiązaniami optymalizującymi zarządzanie budynkami. Naszym celem jest stworzenie jakiegoś takiego systemu, który by zintegrował te wszystkie systemy, żeby nie było do każdego systemu jakiegoś oddzielnego pilota, do jednej rolety pilot, do pergoli pilot, tylko żeby to wszystko było zarządzane przez jedno rozwiązanie. Przede wszystkim nasze założenia to są, żeby poprawić komfort i bezpieczeństwo w smart home'ie.
żeby przede wszystkim wygenerować oszczędności energetyczne i finansowe, czyli żeby system w miarę inteligentnie optymalizował zużycie energii w budynkach. Jeżeli byś opisał fundusz i spółki w nim zawarte, co możesz pozytywnego powiedzieć o całości, o spółkach, które tu, o produktach, które oferują? To znaczy, to są bardzo fajne produkty innowacyjne, właśnie kręcące się w kierunku, że tak powiem, optymalizacji energetycznej i cieplnej. No a nasz produkt mógłby być takim uzupełnieniem, który by zintegrował te systemy tak jakby w jeden ekosystem. Dzień dobry, nazywam się Tomek Raguski, reprezentuję firmę Green Products. W Green Products zajmujemy się poprawą efektywności energetycznej. Nasza usługa jest kompleksowa i obejmuje wykonywanie powłok termorefleksyjnych i wykonywanie pokryć tymi powłokami. Pokrywamy budynki i instalacje przemysłowe, poprawiając efektywność energetyczną. Na czym to polega? Możesz wytłumaczyć? To polega na tym, że ciepło, które, czy promienie cieplne, które trafiają na daną powierzchnię, odbijają się od naszej powłoki dzięki zastosowaniu mikrosfer próżniowych, które odbijają to ciepło, te promienie cieplne w różnym kierunku. Dzięki temu powierzchnia, czy dana przegroda, się nie nagrzewa. W ten sposób poprawiamy efektywność energetyczną budynków w środku, na zewnątrz i instalacji przemysłowych, które zostały w ten sposób potraktowane. Nasze główne produkty to fotowoltaiczne panele typu BIPV, czyli zintegrowane z budynkiem. Są one w kształcie trapezu i będą zastosowane na dachach, żeby tworzyły całą połać dachową. Mamy projekt domku, który budujemy i okazało się, jak już go wybudowaliśmy, że nie ma produktu, który przysłoni nam okna. Nie ma po prostu na rynku produktu, który miałby zastosowanie albo zewnętrzne, albo wewnętrzne. Jak nie ma na rynku produktu, który moglibyśmy wykorzystać u nas, no to może spróbujmy go stworzyć. Od razu też pomyśleliśmy, żeby być tacy eko i żeby to fajnie wyglądało, było zintegrowane z budynkiem. Powstał pomysł na fotowoltaiczne panele o kształcie trapezu, bo również ten dach jest nietypowy w tym domku. Jest to produkt innowacyjny na skalę światową. Na pewno klienci w Niemczech chcieliby z tego skorzystać, ponieważ są tam pewnie niestandardowe dachy, tak jak wszędzie. Jest to klient bardziej taki wymagający i wydaje mi się, że jak najbardziej ten produkt miałby tam rację bytu. Ja od około 4 lat buduję kompetencje wzornictwa w ramach naszych spółek. W ramach spółek takich jak SolarBreaker rozwijamy tam kompetencje od około 4 lat z wieloma sukcesami. Też staramy się, aby nasze produkty brały udział w różnego rodzaju konkursach. Tak? No, tych różnego rodzaju nagród, znaków jakości zdobyliśmy już tak naprawdę kilkadziesiąt. Tak? No i dzięki temu to buduje naszą rozpoznawalność na różnych rynkach. Nazywam się Karolina Piądowska-Firlej, mam przyjemność współtworzyć i reprezentować dzisiaj spółkę C New Energy Finance, która zajmuje się pozyskiwaniem dotacji na realizację innowacji oraz wdrożeń tych innowacji później do produkcji. Co może Pani powiedzieć o funduszu i o spółkach, które się w nim znajdują, o produktach? Współpracujemy już z dość liczną grupą spółek, którymi opiekuje się fundusz i muszę stwierdzić, porównując też do innych podmiotów, z którymi mamy przyjemność współpracować, że spółki z grupy zatrudniają bardzo dobrych ekspertów, bardzo dobrych pracowników B plus R i praca z nimi to jest naprawdę przyjemność. Fundusz tutaj jakby zajął się taką kluczową obecnie działką, więc współfinansuje firmy, które zajmują się transformacją energetyczną, ale też przeciwdziałaniem zmian klimatu. Jeżeli chodzi o zespół, z którym pracujemy, pozyskał około 162 milionów dofinansowania, ale tak naprawdę chyba tym, czym się najbardziej szczycimy, to jest fakt, że jeżeli ktoś już zaczyna z nami pracować, to z nami po prostu zostaje. An image that shows you forecasted growth of tokenization. It's believed by most experts that tokenization is the new way of financing. So it's a new way of raising funding for corporate business. As you can see, this investment in new businesses is a dark blue. This is what is forecasted until 2030, but with tokenization, it's a massive growth. So it's clearly believed to be the new way forward to raise money for businesses. What is your opinion about the funding, your specialty in this field that you're gonna support? Because I thought that you're going to
do some fundings in blockchain technology? Yes, I have for the last years been working a little bit on blockchain technology in order to tokenize assets. This can be buildings, companies, that are tokenized in a way that the people can participate in the business by buying tokens, so you're really digitizing the shares of the company or a village of buildings. You tokenize this and you create a kind of an affinity system so that people can become investors from around the world through the using the blockchain technology and also have benefits from, for example, we create an eco-village, okay. And we are talking about creating maybe multiple projects around the world of eco-buildings, and these become a network where people can stay in buildings that have are powered by solar energy. Okay, but this, if you wanted to talk about the practical side of this thing, for the investor, it would be like, if you buy a little bit of the investment? Yes. We are merging investment with real use of money using the blockchain. Mm-hmm. So you could invest in a fund through the blockchain, and you can liquidate your holdings through MasterCard, for example. We are linking this together using the new fintech technology that is emerging. In simple words, you invest in some kind of greenhouse energy with connected with development of the real buildings that are being built or gonna be built. So we will invest in the development of the buildings, the companies that create the technology, the products to make the buildings. We will invest in the buildings themselves, so we will hold a portfolio of buildings. And then the people who are the investors behind that come into this through the blockchain, they have the benefit of using these green energy buildings for example, holiday stay. We are, for example, looking to do in Costa del Sol and in Portugal, like urbanizations. In one case it's 100 buildings, the other one 130 buildings, and this will create like an Airbnb system, right, which the investors that hold tokens will have beneficial stay, but they also can just earn benefits from their investment with the increase. It will increase in value as it builds up, makes profit, it's plowed back into the system. Czym się w takim razie różnią inwestorzy od giełdy, bez której trudno sobie wyobrazić efektywny rynek finansowy? Czym się różnią od systemu depozytu i rozliczeń? No, różni się w moim przekonaniu tym, że inwestorów jest zawsze najtrudniej pozyskać, bo oni ryzykują najwięcej. Warto z inwestorem, z inwestorami utrzymywać stały kontakt informacyjny, kontakt, który będzie pozwalał im zrozumieć, na jakim etapie jest nasz biznes. Gdyby Państwo chcieli zaprezentować swoją spółkę na jakimś wyjeździe, ja organizuję ekipę telewizyjną, która zajmuje się całościowo ogarnianiem takiego wyjazdu. Tak? Czyli mają Państwo relację w pełni profesjonalną, zorganizowaną, w jakimkolwiek języku chcecie. Mamy możliwość prowadzenia w języku angielskim, hiszpańskim, niemieckim. Specjalizujemy się także w tworzeniu animacji 3D. Na przykład, gdy Państwo tworzą produkt i jeszcze go nie ma fizycznie, my możemy go wcześniej stworzyć. Animacja 3D pozwala nam wskoczyć w ogóle w zupełnie inny świat i stworzyć zupełnie to, co chcemy, to, co tylko nam się marzy. To jest jej najważniejsza, uważam, cecha. Oprócz tego, że jest też łatwa do zrozumienia przez w zasadzie każdego człowieka na Ziemi. Fotowoltaika wchodzi w coraz większą przestrzeń wokół nas, natomiast taras jeszcze nie jest wykorzystany do tego celu. Mój produkt to deska tarasowa z wbudowanym panelem fotowoltaicznym. Służy do tego, żeby zmaksymalizować ilość powierzchni, którą możemy wykorzystać do produkcji prądu elektrycznego przy gospodarstwach domowych. Czy Twój produkt jest w jakiś sposób konkurencyjny, a może lepszy, jeżeli chodzi o rynki zagraniczne, biorąc pod uwagę na przykład Niemcy? Znaczy, to jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ tak naprawdę nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć wprost. Dlaczego? Dlatego, że nie ma konkurencji. Więc czy jestem lepszy od konkurencji? Tak i nie. Tak, bo nie mam konkurencji. Nie, bo nie mam się do kogo porównywać. Myślę, że Niemcy i dalej na zachód to jest kierunek, w który patrzę z nadzieją. A nie, co myślisz o funduszu, o NR Fundzie i o spółkach, które tutaj się rozwijają?
Znaczy myślę, że to jest bardzo dobry pomysł na fundusz, który wspiera młodych w rozwoju ich pomysłów. Taki pierwszy strzał, że tak powiem, kopniak na start. Już się nie musisz martwić finansową częścią projektu. Zaprojektuj coś, spraw, by działało, a my ci pomożemy w rozwoju i w dalszej ekspansji rynku. Realizujemy projekt, którego celem jest stworzenie małego domku modułowego dla czterech osób. Ma integrować systemy ogrzewania, między innymi rekuperację, fotowoltaikę, pompę ciepła, banki energii. Tutaj mamy zaprezentowany model 3D, który obrazuje to, co w blachodachówce jest największym tak naprawdę wyróżnikiem. To jest design. Skończyły się czasy dzikiej fotowoltaiki zarówno w Polsce, jak i na Zachodzie, gdzie trzeba było zrobić więcej instalacji, byle szybciej, byle taniej, byle jak tak naprawdę i ktokolwiek to montował, byle to było zrobione. Dla każdego zwyczajnego człowieka zwyczajny moduł fotowoltaiczny na dachu po prostu go szpeci. Nasza blachodachówka fotowoltaiczna w bardzo elegancki, estetyczny sposób wypełnia dach. Jak widać, z każdej strony jesteśmy tak naprawdę gotowi, żeby wejść na kolejne inwestycje. No, perspektywy są ogromne. Domki modułowe to przyszłość w ogóle, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe na świecie. Szybkie, sprawne, prefabrykacja w zakładzie. Nie chcemy już budynku energooszczędnego, chcemy mieć budynek pasywny. Po to tu też jesteśmy właśnie, żeby wprowadzać kolejne etapy udoskonalania tego budynku. Złożyliśmy też tutaj grant na źródła energii cieplnej, które mają spowodować, żeby ten budynek był po prostu samowystarczalny. Specjalizujemy się w produktach pod tytułem domy. Produkujemy je w technologii modułowej, szkieletowej. Są to domki energooszczędne. Zmierzamy do tego, by w przyszłym roku stworzyć produkt domu pasywnego i mamy naprawdę wielką szansę zaistnieć tym samym na rynku europejskim, jak i światowym z tym właśnie produktem. Na zachodzie Europy, ale też na innych kontynentach to jest absolutna rewolucja. Po pierwsze, ponad 70% wszystkich sprzedawanych rowerów to są rowery elektryczne, a po drugie jeździ po zachodniej Europie już ponad 80 tysięcy rowerów cargo. Zamierzamy zaprojektować i wyprodukować bardzo konkurencyjny na rynkach Europy Zachodniej i Polski oczywiście elektryczny rower towarowy, czyli tak zwany rower cargo. Skąd wzięła się idea? Przez jakiś czas pracowałem w firmie sprzedającej rowery elektryczne w Holandii. Tam bardzo dużo ludzi po pierwsze jeździ rowerami, a po drugie używa szczególnie w miastach rowerów towarowych. Tych rowerów brakuje, produkcja nie nadąża za popytem i postanowiliśmy trochę pomóc. Nasza firma ukierunkowana jest na akustykę i izolację dźwiękową. Ale nie chcemy zapominać o tym, że łączy się to ze wspaniałym designem. Ukierunkowujemy się też na to, żeby wszystkie nasze produkty były w 100% recyklingu. To są panele akustyczne, które zmieniają naprawdę akustykę, poprawiają ją, ale dają też izolację dźwiękową. Teraz pracujemy nad izolacją termiczną. Czy masz jakiś produkt, który dopiero planujesz, który chciałbyś wdrożyć w przyszłości? Tak, to jest właśnie produkt typowo 100% z recyklingu, ale naszym marzeniem jest, żeby ten produkt też nie był produktem chemicznym, bo można tak recyklingować chemiczne produkty, tylko żeby był produktem typowo naturalnym. Nazywam się Marcin Janusz, z wykształcenia jestem architektem z około 20-letnim doświadczeniem. Dostrzegliśmy tutaj potencjał w takich mikroprojektach, mianowicie wiatach fotowoltaicznych, wiatach samochodowych z funkcją fotowoltaiczną, też z wbudowanymi ładowarkami do samochodów elektrycznych. I może nie ma tutaj, w tym co mówię, za wiele innowacyjności, ale produkty, które są w tym momencie dostępne na rynku, mówiąc kolokwialnie, są o wyglądzie bardzo industrialnym, powiedzmy mało firm skupia się tutaj na estetyce, a z racji wykonywanego przeze mnie zawodu uznałem, że warto połączyć tutaj funkcjonalność i estetykę. Taką rzeczą jest możliwość personalizacji i stylizacji tych wiat też w odniesieniu do kontekstu, czyli wykorzystanie paneli czy też formy obudowania tych wiat fotowoltaicznych przy zastosowaniu różnego rodzaju materiałów. Startujemy od stycznia
i mamy tutaj, że tak powiem, spore ambicje. My zajmujemy się trudną działką, bo energoelektroniką. To mało kto wie w ogóle, o co chodzi, natomiast siedzimy bardzo głęboko w hardwareze, w elektronice. I jednym z naszych produktów, takim, którym teraz opracowujemy, jest falownik do instalacji fotowoltaicznej. A co ten falownik robi? Jak on działa? No, falownik to jest takie urządzenie, które powiedzmy dla klienta jest może mało istotne, natomiast pełni największą rolę w produkcji energii, bo to jest coś, co przetwarza energię, którą produkują panele i sprzęga ją z siecią energetyczną. Także bez falownika same panele nie są w stanie działać. Postawiliśmy sobie dość takie ambitne wyzwanie, żeby zbudować falownik fotowoltaiczny, który nie dość, że ma pewne cechy innowacyjne związane z zarządzaniem energią, to jeszcze jest zbudowany w oparciu o bardzo nowoczesne komponenty. Dzięki temu jest lekki, jest tańszy w produkcji i mamy nadzieję, że będzie dzięki temu konkurencyjny. Reprezentuję dzisiaj firmę Big Little Power, jedną z pierwszych spółek funduszu. Pierwotnym pomysłem była elektrownia fotowoltaiczna, mobilna, o mocy 3,5 kW, którą zbudowaliśmy i nauczyliśmy się budować moduły wysokoodporne, które możemy mocować do różnych powierzchni. I nasza spółka zajmuje się wytwarzaniem i budową technologii mobilnej, czyli wszędzie tam, gdzie fotowoltaika musi być przewożona czy transportowana, to jesteśmy my. Dlaczego? Dlatego, że zwykłe panele nie nadają się do transportu, one szybko się degradują. A czym my w konkurencję przeskakujemy? Ano tym, że po naszych modułach można chodzić, można je wyginać i one nie tracą swojej właściwości elektrycznych. Co powiesz mi o NR-fundzie, o funduszu, o spółkach, które się znajdują w funduszu? Duży potencjał, dużo realizacji, trzeba w tym kierunku iść. No wiadomo, że gra się zaczyna po projekcie NR-fundowskim, czyli pozyskiwanie środków już wyższych na to, żeby rozwijać produkt i go wdrażać na rynek. A co myślisz o ekspansji zagranicznej? Czy twój produkt jest konkurencyjny albo lepszy, na przykład na rynku niemieckim? Oczywiście. Na rynku niemieckim po pierwsze nie ma produktów dla samochodów. Ja rozpoczynałem projekty dla samochodów spalinowych po to, żeby ograniczyć zużycie paliwa, a w tej chwili mamy już rynek samochodów elektrycznych, które same z siebie nie produkują energii elektrycznej, ale potrzebują tą energię, zwłaszcza teraz, kiedy mamy problemy z wytwarzaniem energii elektrycznej, więc to jest jakby innowacja w dużej mierze spełniająca potrzeby rynku teraźniejszego. Inteligentna akumulatorowa stacja ładowania pojazdów elektrycznych, która zawiera w sobie magazyn energii, współpracuje z instalacją fotowoltaiczną oraz ma funkcjonalność UPS-a, czyli zasila zarówno instalację domową, jeżeli jest taka potrzeba. Możemy się podeprzeć magazynem energii, zwiększyć moc ładowania nawet do 22 kW, co przy normalnej instalacji elektrycznej domu, typowego domu jednorodzinnego, czy nawet osiedla, jest to niemożliwe. I to... Znany jest wszystkim taki syndrom, że dobrze by było ładować swój samochód z instalacji fotowoltaicznej, tylko że w tym czasie, kiedy ona najbardziej produktywna jest, czyli w godzinach południowych, zazwyczaj nas nie ma. A powiedziałbyś szczerze, co myślisz na temat właśnie funduszu, na temat spółek, które są? Jest to bardzo dobra idea, żeby stworzyć organizm, który będzie pewnego rodzaju ekosferą. To znaczy takim wzajemnie pomagającym sobie organizmem, który wszystkie komórki, jak w organizmie, współpracują ze sobą, tworzą tkanki, tworzą szersze zespoły i dzięki synergii uzyskują wszystkie te komórki, uzyskują lepsze efekty dzięki synergii. Solar Breaker jako firma specjalizuje się w produkcji osłon zewnętrznych i zintegrowanych z fotowoltaiką, zarówno jak i standardowych, aluminiowych. Drugim głównym produktem jest pergola fotowoltaiczna, gdzie przy tym produkcie, tak jak z wieloma innymi w grupie, łączymy dwie podstawowe funkcje, czyli to jest pergola oraz produkcja energii z paneli fotowoltaicznych, gdzie panele są zintegrowane w każdą lamelę. Produkty polskie, które teraz próbujemy promować, są bardzo innowacyjne. Chodzi o mini hotele i domki letniskowe, które zajmują bardzo niewiele powierzchni. To jest w okolicach 15 metrów kwadratowych, a jest w nich wszystko. Łazienka z ubikacją, prysznicem, umywalką, sypialnie, mini kuchnia. Także na tak małej powierzchni można znaleźć wszystko.
są to bardzo dobre produkty, bardzo innowacyjne, które wywołują bardzo duże zdziwienie na rynku niemieckim, że polska myśl techniczna jest tak daleko posunięta. Mam salony sprzedaży okna, drzwi, laminaty, parkiety na terenie Niemiec. Niemcy będą uciekali od gazu. Zostało nam 3-4 lata w Niemczech od gazu, dlatego jesteśmy zainteresowani energią słoneczną. Olej opałowy, który kosztuje dzisiaj na rynku niemieckim, to kosztuje 1300 euro, tak? To jest bardzo drogo. Kiedyś kosztowało 400 euro. Ludzie nie chcą inwestować już w piece, tylko po prostu chcą inwestować w solary, fotowoltaikę, w taki temat, tak? Moim zdaniem, że w Europie to jesteśmy czołówką. Jestem w szoku, jak to się bardzo dobrze rozwija w Polsce. Zajmujemy się produkcją akumulatorów, przede wszystkim magazynów energii, a do domowego użytku z fotowoltaiką. Produkujemy teraz akumulatory jako nasz produkt, tak? Idziemy od ogniwa, wszystkie materiały są produkowane u nas, elektronika, energoelektronika. Teraz opracowujemy swój własny falownik fotowoltaiczny, współpracujący z naszymi akumulatorami i w przyszłym roku będziemy go wprowadzali na rynek. Masz jakiś produkt przyszłościowy, który może jest gdzieś w twojej głowie albo w planach? Jest w planach, jest w projektach, to jest wirtualna elektrownia, tak? My po to budujemy swój własny falownik. Falowników na rynku jest dużo, natomiast jeżeli nie ma się wejścia do pełnej regulacji wszystkich parametrów tego falownika, a kupując falownik chiński tego nie mamy, po to budujemy własny falownik, żeby móc zbudować wirtualną elektrownię, czyli instalacje prosumenckie, które są ze sobą połączone i mogą wspólnie pracować synchronicznie na rzecz utrzymania parametrów sieci i czerpać też jak największe korzyści dla prosumentów. Żeby to wszystko ze sobą pogodzić, żeby to dobrze funkcjonowało, potrzeba masy nakładu pracy, specjalistów takich jak tutaj są prezesami tych spółek, pracownikami tych spółek i właśnie rozwiązań z tego sektora usprawniających pracę odnawialnych źródeł energii. Zajmujemy się tworzeniem inteligentnego jachtu. Akurat teraz jesteśmy na etapie tworzenia sztucznej inteligencji i wykrywania obiektów. Chcemy, aby ten nasz produkt docelowo, autonomicznie się poruszał, czyli zarówno pływał, jak i oczywiście parkował, co jest główną taką rzeczą, która no, jest przez wynajem ludzi nielubianą rzeczą. Dlatego byśmy chcieli, aby ten jacht autonomicznie, docelowo sam parkował. My to robimy akurat na polskie, na jeziora, ale oczywiście myślimy o tym, żeby to były na wielkie takie łodzie, żeby to mogło pływać samodzielnie pomiędzy krajami. No i tak widzimy to, żeby to się rozrosło oczywiście na cały świat i mamy taką nadzieję. Moja firma Vonotus specjalizuje się w prowadzeniu firm na rynki niemieckie. Na przykład od stycznia wchodzi taki przepis w całych Niemczech, że każdy nowo budowany dom musi mieć fotowoltaikę i magazyn energii w piwnicy czy tam obok. Każdy dom, który jest termomodernizowany i każdy dom, który wymienia dach. Wszystkie te budynki muszą automatycznie zakładać fotowoltaikę na dach, do czego państwo dokłada 80%. Daje po prostu nieoprocentowane kredyty i po spłacie połowie kredytów możesz ubiegać się o umorzenie reszty spłaty. Ja myślę, że ta branża bardzo szybko się będzie teraz rozwijała. Europa, a szczególnie Niemcy, one bardzo szukają nowych rozwiązań, byle tylko przestać się uzależniać od innych państw, od państw, których nie wiadomo, co się można po nich spodziewać, nie? I myślę, że to mamy 5 lat bardzo dużego rozwoju. Myślę, że to wystrzeli od stycznia bardzo.